Siema, siema, z tej strony Dogi w tam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ogólnie to jesteśmy sobie dzisiaj na Dragonie i ogólnie co dzisiaj będziemy robić. Ogólnie to myślałem sobie... Ej... Boże, jakiś stewel mnie zaczął bić. E, ogólnie to chciałem się dzisiaj potepać do graczy, ale jak widać, e, jakiś stewel mnie zaczął tutaj bić. Ja sobie tutaj chyba zoram i ogólnie pomyślałem sobie, że będę robił sobie takie chilloutowe odcineczki, gdzie po prostu będę sobie grał na Dragonie, e, nie będę z tego robił żadnej e, dziwnej serii, czy tam po prostu od, zwykłe odcinki z Dragonka, trochę się będziemy tepać do graczy, trochę się właśnie tak na losowym pobijem. Ogólnie to ja bym chciał tego typeczka tutaj sklepać, więc... E, a, no i też jak Możecie usłyszeć, to mam teraz grawiaturę mechaniczną. Jeszcze dobrze się nie umiem na niej bić, więc no. Sorry, jak dzisiaj mój skill będzie taki trochę gorszy. Ale z tego co tutaj widzę, to ten Steve chyba stąd ozorał. Chociaż to był jakiś free kill, generalnie. Ja się tutaj witam z wami nie, a jakiś free kill tutaj przyszedł i mnie zaczął klepać. W ogóle nie wiem, czy fajnie wygląda, jak tak normalnie biegam z tym view bobbing, czy mam to wyłączone. Nie nie, nie wiem w sumie, ale na tym odcinaczku sobie włączę, bo lubię po prostu na tym grać. I generalnie to widzę, że tamten stewol mi orał, więc po prostu się dobiorę, kupię sobie, jak widzicie mam bardzo dużo itemów, więc zjem sobie koksa na starcik, rzucę sobie tam strężyka dwójkę i po prostu porobię tych stiwów głupich do rapyk, jeszcze sobie tutaj zmienię, jakby ktoś nie wiedział, no to Koma, lanparty rgb se kupiłem, więc, więc w sumie jest masno, good, good no i się to widzimy do pierwszej osoby, nie, więc kupię sobie na starcie tutaj, tutaj 3, trzy, repnę sobie jeszcze setki i kto klepa, jakiś kubuś Pisze. Tep, a Kubuś. W ogóle też od Was mam bardzo dużo rzucaków w Enderze, więc, więc w sumie tutaj mi się na pewno przydadzą. Takie dwa wys. Myślę, że mi wystarczy. Um, no, tepnij mnie, Kubuś. Na razie Kubuś mnie nie tepa, więc może do tego. O, dobra, tepną mnie, dobra. Więc koksik, tylko czy ja zdążę, dobrać wszystko. Dobra, zdążyłem. Aha, no i standardowo mnie zrzucił z góry. Dobra, zaltowałem chyba. Dobra, zaltowałem. już się bałem, że zdadam e, Dobra, rzucę sobie jakiegoś stręczyka. E, w ogóle to makra nie odpaliłem, więc mam nadzieję, że tutaj e, kogoś zabiję. W ogóle no ja klikać nie umiem jak pewnie słyszycie. W myszkę nie umiem takie maksimum 10 CPS-ów, ale też gram na double kliku teraz, bo po prostu przed chwilą ze szkoły wróciłem i też nie mam tak rozgrzanej ręki, nie? W ogóle oni to z bloków Emeraldu budowali. Ej, co za Stewol, Gildia S. Widać właśnie, Steve'y, że jesteście Eziakami. Ej, jeszcze pół minuty stręża, Ogólnie to good good, bo dawno nie nagrywałem takiej odcineczków, czy a zawsze wam się podobały takie odcineczki, więc y, tutaj postaram sobie y, tego Steve'a tutaj sklepać. No co prawda ma typek premkę, no ale gra tylko na ten głupi łuk, więc no to jest taki typowy stewol z premką. On w ogóle premki nie powinien mieć, bo kurde, przynosi wstydy typom, które mają premkę, nie? Znaczy, no nie, nie, dysk nie dyskryminuję takich typów, ale, ale po prostu to jest tak, taki typowy stewł, co zaraz przyjdzie jego kolega, mu kurde pomóc. Chyba, że to po prostu tamten typek go zapchnął. Też tak samo jak mnie, chociaż nie wiem w sumie Ale z tego co zauważyłem To na tej klawiaturze mechanicznej O wiele lepiej mi się po prostu w tej gierce chodzi O wiele szybciej pisze I w ogóle jest masno, ni? Jakby to Boxdel powiedział Ale ten typ na razie nie dead, a więc ja bym sobie tutaj rzucił jeszcze yy, Strężyka jedynkę na chwilę Bo bardzo możliwe, że jak na tym strężu jedynce będę przez te dwie minuty To on po prostu poliże, bo on ma mało koksów Chodź tutaj typie, no no, Boże, co za... To jest taki typowy Steve, dobra? Ja sobie tutaj dobiorę te refilki. I myślę sobie o takich, nie wiem. 10 minutkach maksimum, żeby po prostu ten film nie trwał w nieskończoność, dobra? Kurde. Przecykałem go. O, tutaj jest. Chodź tutaj, Steve, głupi. Chodź tutaj. Gupi Stevie, bo widzę, widzę, że aż się prosisz, kurde. No patrzcie, to jest taki typowy gupi Steve, nie? E, co kurde, umie tylko panczować, czekajcie, wypanczuję go z tej wody, gdzie on jest? Tutaj. Kurde, ty gupi Steve, chodź tutaj. W ogóle jeszcze sobie o 18 zrobię streamka, bo od dzisiaj streamki codziennie o 18:00 chyba, że e, coś ważnego mi wypadnie, to wtedy po prostu streamka nie będzie, ale będę się starał jakoś tak regularnie nie te streamy... Ej! On liże! On refy wpierdziela debil! Dobra, on zliża tego Koksa. Czy on je same refy? Ej, on jest jakimś debilem, dobra. On je te refy, kurde, ja jem Koksa. Dobra, jem Koksa i się w niego fokusuje Mam jeszcze 50 sekund stręża, więc tutaj nie można zmarnować, wiecie. Polska cebula, dobra, przepanczuję się do tego Steve'a, głupiego W ogóle myślałem, że mnie sprawdzają. Beka by była w sumie, bo jestem na czysto, nie? Ja, ja nigdy nie jestem na odpale. Znaczy, niektórzy. To... Ej, ty typkowi bania padła. Bania, bania mu poszła. Czekajcie. Kurde, założył, nie? Co za głupi stewol. On tylko wpierdziela te refy. Muszę go wyjąć po prostu z tej wody. Jak wyjmę go z tej wody, to on na 100% polizze, bo zaraz mu jeszcze budki padną i w ogóle. Dobra, typie... O, nie trafił mnie! Dobra, nie, typek ma w pewną Jak mi nie zacznie orać, to ma kapelanę pewną Ten typek Boże, ale mnie takie Steve'y denerwują, głupie Jak was te, też takie Steve'y denerwują To możecie napisać w komentarzu Że takie Steve'y są gównia, gówniane. Kurde, gówno, nie Ej, No i jeszcze, nie to, że jest takim eziakiem To jeszcze mu koledzy przyszli pewnie z sojuszu pomóc, nie No tutaj, no tutaj jest eziaczek Tutaj jest eziaczek No chodź tutaj, refa sobie zjem W ogóle też nie chcę, żeby ta klepa trwała tak długo Więc po prostu jak za jakąś minut te dwie go nie zabije, to po prostu myślę, że sobie zoram na spawnika. Bo to jest w sumie bez sensu taka klepa gdzie on No, on gdzieś tutaj, nie. Dobra, muszę do niego przesychać, kurde, blaszka W ogóle, tylko, tylko mi się tak wydaje, że te blue switche Czyli te niebieskie przełączniki yy, Brzmią jak ten Jakby ktoś pisał na tej, na maszynie Do pisania, kurde W ogóle, yy, to jesteśmy na teksturpaczki Na teksturpaczku, na 3k subów yy, Moim, Rainbow, więc yy, Dzisiaj albo jutro jeszcze wstawię pewnie Znaczy, nie, jak wy to widzicie To pewnie za jakieś 2 dni wstawię specjalnie na 3 kafle Co prawda mam już te 3100 no, Sami wiecie jaki ja jestem Były tam praktycznie dwa specjale Chyba na moim kanale tam na 200 i na 5000 tysiąca subów A reszty mi się nie chciało robić No ale postaram wam się ten specjal właśnie dlatego y, po prostu niedługo zrobić Bo sami wiecie Ja potem tak odkładam, odkładam y, I wreszcie kurde Blaszka nie robię tych specjali Dobra Ogólnie repnąłem seta, no i pomyślałem, że tapnę się do jakiejś osoby, bo w sumie e, z tego co widzę, to dzisiaj nie mam jakiegoś farta do e, klepy na losowym. Wziąłem sobie dwa rzucaki, dokupiłem sobie tutaj Speed'a, no i jakiegoś stręczyka dwójka by się przydało wciąż. Ja zawsze chodzę jeden stręcz 2, jeden stręcz 1. Myślę, że to jest najlepsze właśnie rozwiązanie, bo po prostu jak typek nie poliże, to po prostu rzuca się stręcza 2, wszystko mu pada i wtedy liże, nie? I po prostu pomyślałem, że nie chce mi się już włączać makra, więc e, pogramy ten odcineczek na one clicku. Więc tapniemy się do kogoś, kto ma właśnie gildy, bo w sumie trzeba te rzucaki zmarnować, bo tyle od Was mam 45 rzucaków. Ja też sobie pewnie dzisiaj albo jutro yy, nagram odcinaczek z tego. Mm, z przebijania rzucakami, ale z tego co widzę, nikt, kto ma gildię teraz nie tepa. Yy, o Malti ma a, a Malti zawsze tak tepa z góry, nie? Czekajcie, może następnie. W sumie teraz nie siedzę na jego live ale by było w sumie spoczko tak zabić Maltiego. No odcinku. Kurde, dymy by było, były, ale nie wiem, nie wiem, on chyba dopiero zaczął live'a, więc po prostu tepnę się do jakiejś osoby, ale to... Um, to wr wrócę do was jak yy, znajdę jakąś osobę. Okej, okay, jakiś mu on pisze. Yy. Nagrywam wbite z widzami. Kto chce być na niej? TPA, TPA Mumix. On widzę, że to jest jakiś YouTuber, więc, no wiecie, YouTuber nie powinien oszukiwać widzów. Więc Zaraz sobie w sumie sprawdzimy, jak wyglądają inni YouTuberzy z Dragona poza mną. E, w ogóle tutaj, czy ja mam wszystko? Dobra, wszystko mam. No i e, widzicie, no. Typek nie do końca uczciwy, więc no nie polecam, nie, nie polecam go subskryberować. Dobra, oni mają ogólnie tutaj Strange'a, więc, więc w sumie ja sobie tutaj przycyk... Oh, niszczymy im mechanizm! Niszczymy im mechanizm! Czekajcie, 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 bo ja chcę im ten mechanizm zniszczyć, nie? Czekajcie, jak ja mogę to zniszczyć im? Czekajcie, bo ja jestem w pistołnie, jestem w pistoń Dobra, no i rozsadzamy im cały mechanizm. No, no i typeczki, warto tepać w nogi. Teraz w ogóle nie będziecie mieli nóżek. Dobra, jem koksa, żeby tu je nie zlizać. I dobra, i napierdzielam tego Steve'a. On ma chyba laga. Nie, dobra, nie ma laga. Napierdzielam go. No chodź tutaj, Steve'e. Ej, jeszcze tamtych bym zabił, bo tam ci pewnie seta nie mają czy coś. Czekajcie, nie no, tam ci yy, są ubrani w sety, więc w sumie troszkę lipka. O, przyszedł typek, ten mu no, typie. Tak fajnie oszukuj, oszukiwać tutaj widzów. Pewnie tepnąłby się do niego jakiś widz i on by go też tepnął w nóżki, nie? Więc takich youtuberów to ja nie szanuję, choć Tutaj, Stewie głupi. Yy, teraz otrzymasz karę za to. Chodź, tutaj, Ty Steve główniany. No. No i typek zaraz po prostu zlisze koksa. <noise> Nie wierzę. Ja pierdzielę. Zlizałem. <noise> Nie wierzę, zlizałem koksa minus 50. Najgorzej. O, panie. Home. I te masy. Ja pinkole no to po prostu zrobimy sobie cięcie i widzimy się na klepce na jakiej, na jakimś kuboidzie. Ogólnie to idę sobie pod tamtego kuboida, no i patrzę jakaś gildia FSP, yy, patrzę sobie info i boom jest jeden typek, więc pomyślałem sobie, że pierdzielniemy mu jakieś tutaj trzy rzucaki i może wyjdzie, bo w sumie nie chce mi się szczerze iść te yy, 800 kratek, jeżeli będę musiał, to oczywiście pójdę, no ale że po drodze znalazłem jakiś kuboidzik, to sobie myślę, że go rzucakami przebijemy, bo w sumie i tak mam w wszystkiego. Aj, źle mi na rzuca, dobra. Aj, znowu, co się dzieje z tymi rzucakami? O, no jestem w kubie, kut. Ej, w ogóle on pewnie, jak zauważy, że e, TNT na jego kubo idzie, to pewnie przyjdzie i się z nim poklepiemy. W ogóle, co on tutaj ma w tym kubozie? Z tego co widzę, to jakaś główka jakiegoś Steve'a. Ej, czekajcie, o, bo on tutaj, on tutaj ma Bikona. Ej, jakbyśmy się wbili do Bikona, czekajcie. Mm. Czekajcie, gdzie on ma Bacona? Takie pytanie. On ma chyba tutaj, z tego co mi się wydaje. Czekajcie, jeszcze tutaj sobie obejdę cały kuboidzik. Nie, on tutaj chyba ma. Chociaż nie wiem, czy on nie ma zbugowanego. Ta, on ma zbugowany chyba. Ajajaj, no. Wszyscy bugują na tym dragonie te kuboidy. Ej, to może sobie do niego napiszemy. Tylko info FSP. Yy, info FSP. Messy move, yy, move. Aha. A, bo on jest, a nie, now, dobra, co za typ Dobra, nie, nie umiem jego nicku wypisać Dobra, to po prostu sobie tutaj wskoczę yy, Tylko czy, ile on ma tutaj stołniarek, pytanie Bo jak on ma cały ten pas, to w sumie tak trochę bez sensu Dobra, jakiś ender, w ogóle da się przebugować, tak, ender? Nie, nie, da się tak chyba um... No to po prostu może cyknę mu jeszcze takie dwa rzucaki Jak okaże się, że to jest po prostu taki kuboid bez wejścia To po prostu yy, trochę stracę tych rzucaków I po prostu pójdę sobie pod tamtego kuboida yy, Ale na razie tutaj... A, on ma chyba taką ten On ma chyba yy, całe to wyłożone z tą nie... A nie, dobra, ma spad Dobra, ma spad i tutaj ma jeszcze. Ej dobra, nie wiem czy marnować te rzucaki. Dobra, wbijamy się, ile oni mają ranku gildi. Info FSP. 914 to oni mogą mieć tam dobre ity. Ej dobra, dwa rzucaki. Tak po dwa będę brał, bo jeszcze on się mi wpierdzieli yy, i mnie kurde zarambię, więc tak z 40 ma nigdy nie polecam chodzić. Dobra, tutaj pyk. O, też wodę mu od razu rozwaliłem. Ej to jest jakieś chyba wejście do bikona. Ej dobra, nie, jak. Takie jeszcze pięć rzucaków zmarnuję to już chyba nie będzie się opłacało, bo po prostu mam nadzieję, że tam będą jakieś dobre itki, bo jak nie będzie, to naprawdę się obrażę, kurde. Dobra, o kurde tak jakoś dziwnie. Aha Zaraz tutaj... O, jest już spad, dobra. Jeden rzucak. Jeden rzucak, proszę. Dragon, Sajek, wiesz jak ja cię kocham. Wiesz jak ja cię Sajek kocham. Tutaj, ej, dobra, jesteśmy już prawie. Nie, jak tam się okaże, że tam będą jakieś zarąbiste itemki, to po prostu good będzie i tyle, nie? Spitz 3, dobra. Um, tutaj jeszcze. Pyk. Bo ja nie wiem, czy w ogóle powinienem podskakiwać, jak ja to wysadzam. Ale zaraz, ile tutaj jeszcze brakuje? Oj, już jestem na 26 poziomie, więc już jestem pewnie blisko. Dobra, yy, dwie ostatnie stołniarki z tego co widzę. Kurde, zmarnowałem już na tym odcinku 15 rzucaków. Trochę lipa, trochę jestem mało oszczędny, jeśli chodzi o te rzucaki. O, i ostatnie zejście. No i pyk, jesteśmy w kuboidzie. Pyk, jeszcze jeden rzucak. Jak się okaże, że tutaj naprawdę nic nie będzie, to naprawdę będzie słabo. Dobra, pyk, rzucaczek. I proszę, proszę, sajek. Wiesz jak ja cię kocham? Dobra, jestem w ich kuboidzie. Wejście do fosy. Aha, dobra, czyli tutaj mają wejścia do fosy. Pokój patro. Ej, tylko czy tam są jakieś skrzynki? Bo to też, żeby się nie okazało, że to jest jakaś. Gildia biedaków, gdzie po prostu oni są tacy dobrzy w PVP, dobra. Ej, tutaj wysadzam. Przez ten czas wejście do fosy. Ej, tam jest ten. On kopi na awku. Pa, jest tutaj. Jest tutaj. Nie! 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 Zli... Z... Ja pierdzielę! Zdedałem! Zde Ok, to jesteśmy już na końcu i generalnie, no, z tego co widzieliście, odcinaczek poszedł słabo, były dwa dedy, zero kili z tego co pamiętam, więc e, możecie chociaż za to zostawić łapeczkę w górę. Oczywiście się nie obrażę, myślę, że e, odcineczek wyszedł ciekawie, więc za to też powinna być łapeczka, e, więc do zobaczenia w kolejnym filmiku. Piszcie, czy taki format odcinaczków Wam się podoba, więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Elo.